O ile więcej rowerów od sklepu rowerowego ma świat rowerów? Porównajmy świat rowerów i sklep rowerowy. Świat rowerów jest tutaj i widzimy, że jak pociągniemy poziomą linię w lewo aż dotąd, to świat rowerów ma 19 rowerów. 19. I zadanie wymaga od nas, żebyśmy porównali tę liczbę z liczbą rowerów sklepu rowerowego. Pytanie dokładnie brzmi: o ile więcej rowerów od sklepu rowerowego ma świat rowerów? Świat rowerów ma 19. Ile ma sklep rowerowy? Tu jest sklep rowerowy i sklep rowerowy ma 12 rowerów. No to o ile więcej ma świat rowerów od sklepu rowerowego? Możemy po prostu odjąć liczbę rowerów sklepu rowerowego od liczby rowerów świat rowerów. 19, odjąć 12. Ile to będzie? Patrzymy na pozycję jedności. 9 jedności, odjąć 2 jedności, równa się 7 jedności. 1 dziesiątka, odjąć 1 dziesiątka to 0 dziesiątek. Zera w tym wypadku możemy nie zapisywać, czyli jest o 7 rowerów więcej w świecie rowerów niż w sklepie rowerowym. Można też spojrzeć na to inaczej. Tutaj widać, że jeżeli wystartujemy na wysokości sklepu rowerowego i zapytamy, ile więcej potrzeba rowerów, żeby zrównać się z liczbą rowerów, w świecie rowerów, to widać, że przemieszczamy się w ten sposób od 12 do 19. Albo inaczej mówiąc, trzeba dodać 7 rowerów. W takim razie świat rowerów ma o 7 rowerów więcej niż sklep rowerowy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I odpowiadamy na pytanie, o ile więcej rowerów od sklepu rowerowego ma świat rowerów? Ma o 7 rowerów więcej.